Hej, cześć, z tej strony Emil z kanału MStarCraft. Witam wszystkich ponownie. Witam w nowym roku oczywiście. Tym razem jest replay jednego z moich widzów. Dokładnie to jest Gravena, który przesłał mi paczkę z grami 3x3, 4x4. Próbowałem zrobić replaya 4x4. Komp mi padł martwy. Autentycznie, po prostu zagotowało mi się. Tak więc tak, jest to replay 3x3. W drużynie u dołu mamy Zerga Gravena. Potem mamy tarczę Protosa i tarczę jakiego pyta Protosa? Terrana oczywiście i tarczę, mamy podwójną tarczę, tym razem Zerga. Z tego co wiem, Graven mi napisał, to są bracia i tak samo na nich w szkole mówili, więc mamy takie same niki. Czyli Zerg, Zerg, Terran. Przeciwko nim Protos Manserv, złoty lub żółty. Trochę wyżej mamy Terrana AHHHH, czyli będę się śmiał HHH na niego mówił, oraz Terrana Pendu. Tak więc Zerg Zerg Terran kontra Terran Terran Protos. Mapa to... lipa, nie wiem, słuchajcie, autentycznie zapomniałem, nigdy nie grałem na niej, 3x3, ale już tutaj mówimy co mamy. Mamy jedną wysepkę ze złotem, po drugiej stronie zapewne też wysepkę ze złotem, więc mamy 2 złota na pewno. Dokładnie to mamy 4 złota, więc bardzo dużo. Złota jest do zdobycia. Te złoto było na wysepce jest bardzo dobre dla Terran, bo mogą ładnie, pięknie przelecieć tam i postawić od razu Command Center. Więc zobaczymy, czy ci ty Wajpanowy to zrobił. Jest to w ogóle replay z ligi, jeśli się nie mylę, Graven pisał diamentowej. Zobaczymy, co z tego będzie. Tak więc patrzymy się u góry, będziemy mieli tutaj blokadę rampy, dosyć dużych ramp z tego co widzę. Tutaj rampy są prawie że połączone blisko siebie, czyli na pierwszy rzut ognia według mnie będzie szedł Manserv Oberwie jako pierwszy, tudzież tarcza Zerg, tarcza Zerg, tarcza Terran, bo oni są naj... tak, tarcza Zerg i Manserv są najdalej od swoich sojuszników, więc im się oberwie. Mamy, widzę tutaj dosyć łatwą ekspansję blisko głównej tej, chociaż wydaje mi się, że łatwiej byłoby utrzymać te 2 złota niż tą ekspansję tak na widoku, z tego względu, że mamy oczywiście rampy i możliwości, mamy też Xenaga Tower, które będą bardzo ładnie oświetlać, że tak powiem, nam co tu się dzieje. Jeżeli chodzi o Zerga, ktoś tutaj krzyczał, czyli Graven, że idzie w bany, czyli będziemy mieli Banelingi i tak to już jest, są Banelingi, Banelingness już jest. Ze strony tarczy jest Spinecrawler, czyli trochę obrony. Bardzo dobra według mnie decyzja, bo on wie, że jako pierwszy może zostać zaatakowany, więc jakaś taka statyczna obrona mu się jak najbardziej przyda. I dalej mamy Roachet, też dobre do obrony. Szczególnie dobre przeciwko piechocie, przeciwko Marinesom. Overlordy sobie latają, jest tutaj dużo, zapewne będę się mylił nie raz i nie dwa. Bardzo dobre umiejscowienie Overlorda przez Gravena, żeby było widać co się dzieje w koło. Widzicie, on wie czy jedno i drugie złoto ktoś próbuje przejąć. Patrzymy dalej co się dzieje, licznik już jest, na wyraźną prośbę jednego z widzów, zgadnijcie którego. O, ten tutaj ten. A ten tutaj ten robi Zerlingi, które zaraz zmienią się w Banelingi. Banelingi będą bardzo dobre na to, co w tym momencie ma Manserv, bo zjedzą po prostu te, rozpuszczą kwasem ze swoich wnętrzności te zloty. Więc na sam początek są jak najbardziej mile widziane, tym bardziej, że ten Protos jest z boku i nie wejdzie on w krzyżowy. Te Banelingi nie będą w krzyżowym ogniu, kiedy będą spróbują tutaj coś zaatakować. Tak się patrzę, co to za potwór jakiś śmieszny, mały. Tak więc jak widzimy na przykład tutaj mamy Overlorda, który bardzo dobre miejsce od tarczy poleciał Zerga, żeby sprawdzać czy nie będzie żadnej ekspansji na złoto. Myślę, że to samo Graven też w końcu zrobi. Myślę tutaj, żeby... A tu jeszcze jedno złoto jest. Boże, jedyne ile jest złota na tej mapie. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, sześć złotych złóż na tej mapie. To jest naprawdę, naprawdę dużo. To mogą dziwne, ciekawe rzeczy z tego wyjść i bardzo mocno ekonomiczne gry. Cały wachlarz upgrade'ów tutaj dla jednej i drugiej strony. Mamy Centrifugal Hooks, czyli upgrade prędkości dla tych Banelingów. Mamy Metabolic Boost, czyli upgrade prędkości dla Zerlingów. Mamy Missile Attack dla Zergan. Mamy Steampaki. Mamy Siege Technologii. Mamy Speeda. Mamy Charge dla
zeolotów, co może się bardzo na nich źle skończyć, jeżeli zaatakują te Banelingi. Na razie są tylko 4, zobaczymy co z tego wyjdzie. I mamy go, go, znak zapytania, go, okej, no to go, wszyscy będą teraz pięknie szli, te Zerlingi ustawione na tą jedną jednostką. Zastanawiam się, czy kierowanie tą armią zostało powierzone jednej osobie, czy większej ilości. Ciekawe też, czy mój komp to wytrzyma, bo mecz 4-4 próbowałem skomentować, skończyłeś to bardzo, bardzo źle. Ciekawie idą tutaj pod złoto, posłuchaj znowu pod złoto, a żeby się pozbyć tego SCV. Obie strony już wiedzą, czy obie strony, Terani już wiedzą co będzie zaraz czekać i poszły pierwsze Zerlingi, pierwsza bitwa, zobaczymy co z tego będzie. Idą Banelingi, bardzo ładnie tej parę jednostek zdjęły, ten jeden Baneling się biedny schował na środku i teraz w tym momencie wpadną zeloty, które bardzo ładnie wyczyszczą to wszystko co zostało tutaj. Te zeloty bardziej by się przy... te Banelingi bardziej by się przydały na te zeloty, ale to jest gra 3-3, więc jeszcze wszystko może zdarzyć. Jak to było w jednej piosence. Zeloty ganiają, ganiają, zeloty są rady podgonić, to podgonią, wycofali się, bo wiedzą, że to jest mniej więcej połowa mapy, lepiej byłoby nie wpaść na posiłki. Część Marinesów... No tutaj... O dobrze, teraz już zakryłem, lekka cenzura, bo osoby poniżej 18 roku wieku, 18 roku życia to oglądają, więc idziemy dalej. Trochę się tej gry tarcza... Niezbyt zadowolony z tego co się stało, czy używa tak, nie używa jeszcze steampack, na razie bardzo ładnie mikro był steampack, żeby uciec trochę do tyłu, idą już pierwsze Zerlingi do pomocy, trochę się tutaj teraz chowa tarcza przed tymi zelotami, żeby nie okrążyli go. I tutaj Banelingi, ładnie już mamy upgrade prędkość dla Banelingów i bardzo ładne ich zastosowanie, rozwaliło wszystko co tutaj było, bardzo dobra pomoc ze strony Gravena. W międzyczasie widzę, Graven przejął już złoto, co jest bardzo ważne i będzie ważne na później. Skoro już przejmować coś, no to myślę, że równie dobrze, lepiej przejąć te złoto niż zwykłe minerały. Tym bardziej, że może sobie zrobić zaraz autostrady do nich i będzie bardzo szybko przebiegał między jednostkami. Tu jest kolejne starcie, tym razem team zerk. Protoss Terran musi uciekać, bo te... Roachy zostaną zjedzone, przez to wszystko bardzo dobre mikrowanie ze strony tarczy. Biega druga tarcza, tym razem żeby to pomóc i te wszystkie biedne Marinesy zaraz padną. Tutaj już sprawdźmy pierwszy jaki jest income i income dla pomarańczowego jest bardzo duży, 1400 to jest naprawdę dosyć wysokie. Nie dlatego, że on przejął złoto, a dlatego, że przejął zwykłe minerały i ma muły, które mu bardzo dużo pomagają. Dobre umiejscowienie tych czołgów mamy tutaj, gdzieś tu mamy, jest, mamy charge, Protoss poszedł w charge zelot, czyli prędkość, upgrade prędkości dla zelotów i High Templary, który powinien być Psionic Storm w produkcji już. Czy jest Psionic Storm? Jeszcze nie ma, ale powinien w każdej chwili być. Bo inaczej, inaczej to nie miałbym, a już się skończył, dlatego nawet nie zauważyłem, tak szybko przeszło. Jedną rzecz, o której chyba nie wie ten... Team Terran, Team Zerg będzie mi łatwiej, to trzeba się wycofywać, bo strasznie dużo tych roachy. Jest jeden Psionic Storm bardzo dobrze użyty, drugi trochę niefortunnie, bo te biedne zloty w niego wpadły. Przydałby się jeszcze jeden Psionic Storm, ale dobre rozstawienie tutaj tych jednostek, trochę BTRV, Psionic Storm dużo by nie zrobił. Biegną Banelingi i ładnie uderzył, nie wiem ile to było Banelingów, nie wiem ile to High Templarów zjął, ten High Templar. Ta dwójka to się prawdopodobnie nie przydała, jeden co najwyżej zabił trzech. Bardzo dobre akcje tutaj ze strony Team Zerg. Duża ilość czołgów, one są dobrą odpowiedzią na te wszystkie jednostki, które w tym momencie ma tarczę, ma Team Zerg. Jedna rzecz, którą chyba zrobili błąd, jeszcze nie wiedzą, że to złoto jest przejęte. A szkoda, bo gdyby wiedzieli, zaraz sprawdzimy, czy oni to wiedzą. Jedynka to jest nie, dajmy gdzieś szóstkę, tak. Oni nie wiedzą o tym złocie, że to złoto jest przejęte. Gdyby wiedzieli, ja na ich miejscu bym wybudował tutaj jakieś baraki, podleciał, żeby wypatrzeć to i te wszystkie czołgi stojące w tym miejscu by ładnie, pięknie rozwaliły tą ekspansję. Graven bardzo mądrze ucieka swoim overlordami, bo to mogłoby się dla niego źle skończyć. Cały czas się coś dzieje, ja nie jestem na pewno, nie dam rady wszystkiego wypatrzeć. Tutaj te Zerlingi zjadły sobie tych Marinesów na śniadanko, na przekąskę i armie się powoli zbliżają, tak bardziej trzymają się prawej strony.
Mamy tu już ekspansję od tarczy. Jedna osoba, która nie ma ekspansji wśród z tym zerk, to jest druga tarcza. Tym razem Teran. Zobaczymy, co dalej z tego będzie. Tarcza, uważaj. Owszem, powinien uważać. Wiem, ale nie wie o tym pędu. A szkoda, bo gdyby o tym wiedział, to by to się bardzo źle dla Gravena stało. Ta ekspansja by padła od razu, bo on nie miałby czym jej obronić. Musiałoby to zrobić ta grupka Marinesów, a nawet jakby ona wpływała pod wiosł tutaj, to ci... to te czołgi by je po prostu rozwaliły. Lekka tutaj potyczka i mamy Baru ze strony tarczy. Bardzo może jednak poszedł skan. Skan bardzo szybko zdejmuje to, co się dzieje. Zobaczmy, jak idzie produkcja, co idzie w jedną stronę, druga. Upgrade'y, cały czas upgrade'y. I dobre rzucie Sionic Storm. Bardzo mi się to podobało w tych dwóch miejscach. Ten High Templar na pewno się opłacił. Kolejny Sionic Storm przed... I na szczęście te Banelingi w całości nie wbiegły w tą armię, bo to mi się skończyło bardzo, bardzo źle. Znowu Sionic Storm, chyba trochę jednak nietrafiony tym razem. Ten High Templar miał już 7 zabitych, no to się on na pewno już zwrócił. A tu dalej te szczęśliwe złoto jest wydobywane. Cały czas się coś dzieje, te Medivaki bardzo dużo pomagają w tym momencie. High Templar, ten mentor już nie ma za dużo, ostatnio poszedł jego Sonic Storm i ubiwało się chyba, już ubił te ładnie, przypiekli wszystko. Jest jeden Overlord ze strony tarczy, sprawdza co się dzieje, sprawdzi dokładny timing, kiedy ta ekspansja powstała. Kto nie ma tej na razie ekspansji? Nie ma ekspansji pędu? Nie, pędu ma złotą ekspansję. Dobra, to jest podwójna ekspansja. Ekspansja już jest ze strony HKK, i tutaj kolejne starcie. Uj, tym razem został złapany pędu przed rozłożeniem Siege Tanka i została jego armia po prostu unicestwiona. Szkoda, że dokładnie nie zobaczyłem, nie będę teraz przeskakiwał. Nie jestem w stanie upatrzeć, co się dzieje na tej mapie, ale bardzo ładnie tutaj się udało ich zdjąć dzięki temu creepowi. Jak wiecie, creep daje wizję na danym terenie i w tym momencie jednak może być monster w lekkich tarapatach, bo został zagoniony tutaj kozi ruch. I będziemy mieli dwa Dark Arcony, które sobie dosyć dobrze, myślę, poradzą z tym, co się dzieje. Idzie wsparcie te z góry, idą Siege Tanki. Na razie nie mamy wysokich jakichś jednostek technologicznych, dosyć podstawowe są. Więc zobaczymy, jak to się dalej rozegra, czy ktoś pójdzie na przykład w tory. O, widzicie, ugadałem się, że mamy ultraliski, coś, co bardzo rzadko widuje się w grach 1 na 1, a ultraliski są naprawdę dobre przeciwko zwykłym Marinesom. Z tego względu, że mają ten splash damage, no i poza tym rozwali się, to jest naprawdę ciężka sprawa. A jak widzicie, jak wchodzą na creep, to plus 0,88 do prędkości. To jest dosyć dużo. Duża ilość medivaków będzie tutaj wszystko leczyć, trochę bardziej powinny być one rozstawione, żeby też leczyć to, co jest tutaj. A one nie były rozstawione, bo nie było energii, więc dobrze były trzymane z boku, żeby im się nie oberwało. I darki, ktoś wpadł na darki, albo ktoś zobaczył darki. Graven zobaczył, że najwidoczniej gdzieś będą darki, ale gdzie są darki? Ja jestem ślepy. To jest produkcja jednostki. Czy ktoś ma darki? Nie, no darków nie ma nigdzie, nie wiem, o co biega. Więc dobrze, tutaj kolejna potyczka była, chyba próba rozwalenia tej ekspansji. Udało się jak najbardziej. I został pędu, nie, Mancerf został bez jednej ze swoich ekspansji, musiał podlecieć i uciec sobie na bok. Dwa Overlordy sobie siedzą, gadają, co tam u nich słychać i biega grupka speedlingów, troszeczkę tutaj ich strata, nie powinien Graven ich atakować tych Marinesów, powinien się pięknie wycofać, no ale tak to czasami jest, zapewne to było ustawione na atak na minerały. Tarczą tutaj 5 Marinesów, 4 Marinesy, 3 Marinesy, 1 Marines, tarcza nie ma już w ogóle Marinesów. Są tutaj te ultraliski, one by się przydały fajnie, żeby rozwalić tą Planetary Fortress. Czy tak będzie? O, niekoniecznie, bo tutaj jest cały mur z Siege Tanków. Zobaczymy, jak to będzie. Mapa podzielona w tym momencie na pół, z lekką chyba jednak przewagą Team Zerg, czyli tych na dole. Z tego względu, że tu jest puso i mamy go i mamy help, czyli chłopaki, pomóżcie mi, był skan, to znaczy, że zaraz będzie atak. Bardzo może tarcza robi usu, idzie trochę do tyłu, żeby zyskać ciut.